Siemandero, Emiraty, złote pałace i komnaty, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj odcinek banalnie prosty, ale dla niektórych temat jest nie do przeskoczenia i z tego co rozmawiałem ze znajomymi, gdzieś tam słyszałem, mają wszyscy wielkie problemy z tym, jak to zrobić w Emiratach. Coś, co jest oczywistą oczywistością, jak to mówią niektórzy w Polsce, tutaj nastraja wiele problemów. Dlaczego to robię? Bo przetestowałem już to kilka razy, wiem, jakie są błędy popełniane. Robię to, żeby nie skłamać, od 4 lat, więc wypowiem się w temacie, jak to zrobić w Emiratach. Nie jest to wcale takie proste. O czym dzisiaj? Dzisiaj będziemy kisić ogórki, czyli kiszoniaki robić. Mogą być i halal, jak ktoś woli. Co mam? No ja mam coś takiego, czyli tą mieszankę wszystkich ziół i przypraw stosowanych do kiszenia ogórków. Natomiast jeżeli ktoś tego nie ma tutaj, nie ma problemów w sklepach, żeby dostać gorczycę, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, chrzan nawet też widziałem, jest coś do osiągnięcia w internecie, suszony, ale kosztuje bodajże, na polskie będę teraz mówił, 80 albo 90 zł, tam jest za 500 gramów, także nie jest to sprawa tania, ale jak ktoś jest zdesperowany, albo i nie zdesperowany, a ma ochotę na takie coś się zdecydować, no to bez chrzanu się nie obędzie. Co mamy? Uwaga! Kolejna rzecz, nie jest prostą sprawą dostanie ogórków w Emiratach, bo nie mają ogórków gruntowych. To jest niby jakiś organik, czyli żywność bio. Dlaczego żywność bio wybrałem? Bo one są mniejsze niż tego samego typu ogórki, ale z farm takich, powiedziałbym, standardowych, gdzie stosują nawozy i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy się o tym rozwijać zbytnio na ten temat. Ani to nie są polne, ani z folii. To jest coś takiego pośredniego i dlatego jest największy problem z ukiszeniem ogórków w Emiratach. A organik, dlaczego organik? Tak jak powiedziałem, są o połowę mniejsze niż te na półce obok ze standardowych gospodarstw, które były rozmiarów takich. No nie nadają się do niczego, tak? Choć posiadam wielki słoik, udało mi się go zdobyć. Nic by z tego nie wyszło. Także mamy ogóreczki, nie muszą być, to naprawdę nie muszą być żadne bio, wystarczy, że będą mniejsze. Jak ktoś chodzi tutaj po sklepach, to wie, że są czasami mniejsze, większe, takie, śmakie i owakie. Ale jest kilka zasad, które należy przestrzegać, jeżeli chcemy, żeby nam to wyszło. Nie ma możliwości, żeby się ogór nie ukisił. Czy jak ktoś mi tam kiedyś mówił, pleśń na to weszła, no jak może wejść pleśń na ogóry, to już wiesz, no nie wiem. Ale jak każdy przyzwoity facet potrafi ukisić ogóra, tym bardziej kiszonego, i powiem jedną rzecz, praktycznie trzy rzeczy powiem, które trzeba przestrzegać, żeby te ogórki wyszły. Mamy takie ogóreczki, te lub inne. Co robimy, żeby mieć pewność, że to wyjdzie? Odpakowujemy i wrzucamy je do wody. Jak widać na załączonym obrazku, tutaj. I zostawiamy je na noc. Niech one nasiąkną, bo one czasami są zrywane z tego pola. Nie wiemy, jak długo były przetrzymywane w magazynach, jak długo leżały na półce, nawet zawinięte w tą folię. Mogą być miękkie. Także zostawmy je na dobę w wodzie, niech nasiąkną, niech trochę tej wilgoci złapią, żeby były twardsze. W Polsce mamy prosto z pola. Idziemy rano na ryneczek, bierzemy od pani czy od pana jakiegoś na rynku mniejszym lub większym i one, jest pewność, że będzie świeży, bo widać to, tak? Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby to sprawdzić, jak długo to leżało na półce czy w magazynie. Dlatego do wody i zostawiamy je na dobę i zapominamy o tym. I to jest jedna bardzo ważna rzecz. Teraz drugą rzecz, o której powiem, ale to za chwilę, co ja zaraz zrobię. Mam tutaj taki 5-litrowy słój. Zaraz je sobie, się hałasu narobiło, zaraz je sobie zapakuję i wrócę do Was po chwilce, no bo nie będziemy przynudzać pakowaniem ogórków. Także do zobaczenia za chwilkę.
Dobrze, to jesteśmy z powrotem. Ogórki zapakowane, mniej lub bardziej schludnie, troszkę już przyprawy wsypałem. Technika dowolna, nikt z tego nie będzie strzelał, to ma się ukisić i to ma być smaczne i chrupiące, a nie kapcie. Także to jest najważniejsze. Co chciałem powiedzieć? W instrukcji obsługi takiej przyprawy jest napisane, że jedna łyżka stołowa na 1 litr wody. Ja stosuję osobiście połowę tej mieszanki i później według własnego widzimisię to dorzucam jakiegoś listka laurowego lub nawet kilka. No w zależności od tego, jak kto woli, jakie ma preferencje, że tak powiem, smakowe. Kilka ziaren ziela angielskiego. Z tym bym uważał, bo kiedyś przesadziłem i były bardzo takie, no przeszły po prostu aromatem ziela angielskiego. Czosnek też, jak żeście widzieli, dorzuciłem troszkę więcej. Dlaczego nie? Czosnek bardzo ważna rzecz społeczna w kuchni. Troszkę można go tutaj upchać między ogóreczki. Nic mu się nie stanie. Proszę bardzo. Z łupinkami oczywiście, bo w łupinkach jest więcej aromatu. Także nie bać się łupinek od czosnku, bo na pewno nie zaszkodzą nikomu. I co jeszcze? Ach, cyk. Każdy mały ząbek czosnku jak najbardziej może być. Pieprz ziarnisty. Tutaj akurat sypiemy go troszeczkę. No i tyle. To by było na tyle. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. Dlaczego nie wychodzą te ogórki kiszone, co niektórym osobom? Dobrze. Nie stosujemy soli jodowanej. Zero soli z jodem. Odpada. Proszę tego nie robić. To nawet nie brać tego pod uwagę. To można sobie osolić schabowego albo mielonego na talerzu, czy ziemniaki, albo przyprawić sałatkę przed zjedzeniem. Nie stosujemy tego do ogórków kiszonych. Dwa. Bardzo popularna tutaj, no nie tylko tutaj, ale generalnie wszędzie. Sól himalajska. Też tego nie używamy. Ja wiem, że mówią, że ta sól robi jakieś czary mary, hokus pokus, ale nie używamy tego do kiszenia ogórków. Co używamy? Używamy zwykłą, najzwyklejszą białą sól. Może być sól kamienna albo morska. I to jest numer dwa. Numer trzy. Według instrukcji obsługi jest napisane, że na 1 litr wody stosujemy jedną łyżkę soli. I to jest najważniejsza rzecz tutaj. To jest za mało. Jedna łyżka stołowa będzie nie będzie wystarczającą ilością, żeby one się ukisiły w sposób prawidłowy. To nie są ogórki polne, typowo polskie. To są jakieś inne ogórki, takie coś pomiędzy polnymi a szklarniowymi. Dlatego nie wyjdzie. Ja stosuję dawkę co najmniej 4 łyżek na litr wody i sprawdzam, czy ona jest odpowiednio słona. No, musi być super słona. Jedna łyżka nie starczy. Muszą być co najmniej 4 łyżki, żeby się one ukisiły. I oto cała jest filozofia i sekret. Przetrzyjmy, żeby to wszystko ładnie tam opadło. Także następną rzeczą co? Robimy zalewę, ale nie z jednej łyżki na litr, tylko 4 łyżki na litr. No i za chwilę wracam. No i cała operacja ma się ku końcowi. Ja dokładnie zrobiłem 2 litry zalewy słonej i wypełnimy to praktycznie pod brzegi. Ta woda się troszkę podniesie, jak one zaczną się kisić. Także zostawię tutaj centymetr zostawię nawet troszkę więcej, jak mi się to podniesie. I co? 4 łyżki czubate stołowe na litr wody. Im więcej, tym mniej. Co się ciekawego dzieje? Później po ukiszeniu takiej ogórki, jeżeli ktoś lubi wodę z kiszonych ogórków jako lek na tak zwany dzień po, ona nie jest
słona, ta woda. Nie wiem, jak to się dzieje, ale gdzieś ta sól ginie, dlatego mówię, że 4 to jest akurat, można nawet więcej, nic się złego nie stanie, jeżeli będzie więcej. No i co? Mieliśmy moczenie ogórków, zasada numer 2. Zasada numer 3, przesolić wodę, nie stosować standardowych ilości, musi być dużo większa. I teraz taki słoiczek odstawiamy sobie w kuchni gdzieś albo w szafkę. No i co? No i za 2 dni będą kiszone, ogólnie kiszone, tylko będą mało solne. Teraz mam 23-22 stopnie, bo chodzi klimatyzacja. Na zewnątrz już dochodzi do 40, także jak ktoś chce mieć mało solne w ciągu 24 godzin, zostawcie to na balkonie i na pewno będą. Ja zostawię słoiczek w kuchni i pokażę Wam, co się dzieje po 2 dniach, po 3 i jeszcze jeden krok, który należy wykonać. Które ja wykonuję tutaj, jak mówię, na warunkach pustynnych, żeby mieć pewność, że one wyjdą i nie będzie żadnych, jak to się mówi, niepowodzeń. Ale to za kilka dni. Także na tą chwilę to wszystko. One są zrobione. Odstawiamy i czekamy. Do zobaczenia. Dzień dobry. Witamy z powrotem po 2 dniach. Tak jak powiedziałem wcześniej, zostało mi trochę ogórków, więc udało się jeszcze zrobić jeden kolejny słoik litrowy. No i co? No jak widać, wszystkie reakcje zachodzą prawidłowo. Tutaj na to już nie mamy wpływu, co tam się dzieje, ale one ładnie gazują. Jak odkręcę, jest miejsce jeszcze między brzegiem słoika a poziomem zalewy. Pachnie elegancko, tak jak powinno, tak jak powinien pachnieć ogórki, które się kiszą. No one są mało solne, jak ktoś lubi, to na pewno są już gotowe, jeśli nie jest za późno, bo to różne mamy gusta i różne preferencje, wiadomo, każdy jest inny. No i co? Tak to wygląda. Jak widać, tutaj żadna pleśń się nie pojawia, nie ma prawa. Soli było więcej niż powinno być. Tak jak mówiłem, to jest jeden z warunków, żeby one się udały. Drugi warunek był taki, żeby wstawić je do wody i one ładnie opiły się wodą, były twarde. Jak to dziś słyszałem, ktoś to nazwał, nie będą kapciami, nie będą miękkie. I co ja robię? To już zrobiłem to, zawsze gazują. Zawsze gazują te ogórki. Nie wiem dlaczego. Z tego co pamiętam, w Polsce nie każdy słoik gazował, ale tak jak mówię, to nie są typowe ogórki gruntowe, więc one mogą się troszeczkę inaczej zachowywać. No co? Gdyby kipiało, można troszkę odlać wody. Ona, jeżeli proces gazowania, kiszenia się uspokoi, to wszystko opadnie elegancko, więc nie ma problemu. Można położyć jakąś szmatkę. Co ja robię? I robiłem to wcześniej i za każdym razem, i one później, im starsze, tym lepsze. Można ten słoik otwierać, wyciągać 1, 2, 3. Zależy, czy potrzeba nam do obiadu, czy do czegokolwiek, nieważne. Taki słoiczek ląduje u mnie w lodówce. W lodówce będzie, nie wiem, 5 do 8 stopni. Akurat tak mam nastawioną, że jest bardzo, bardzo chłodno. Tak jak mówię, w pomieszczeniu mam już 23 stopnie przy włączonej klimatyzacji. Mogę to zrobić 22, nieważne. Jeden sobie zostawię w półeczce, niech sobie kisi się i zobaczymy, bo go na bieżąco po prostu będę używał za jakieś kilka dni. Po 2 dniach tak to wygląda, będzie już tylko lepiej. I zasada numer 3, wsadzamy słoja do lodówki. Ja mówię o Emiratach. W Polsce wiadomo, jest zima, idziemy do piwnicy, jakiegoś schowka czy spiżarni i tak dalej, i tak dalej. Inne temperatury, mówię o tym, co się dzieje w Emiratach. Do lodóweczki i zapominamy o nich na tydzień, na 2. Po tym czasie już są gotowe. Otwieramy, wyciągamy pojedynczo i zostawiamy. Im dłużej leżą, tym lepiej. Stawiam na to, że pół roku mogą leżeć i nic im się nie daje, nic im się nie stanie. Woda w ogórkach wykrystalizuje, będzie zupełnie przezroczysta, powiedzmy nawet krystalicznie czysta. Cały osad opadnie na dół i będą takie same jak w Polsce. Ja daję sobie rękę obciąć i gwarantuję to. Robiłem tak już wiele razy. Kiszę ogórki w Emiratach od 4 lat i jeszcze nigdy nie wyszło mi tak, żeby się nie udały.
Tylko te podstawowe rzeczy trzeba zachować, tak? Ogóreczki do wody, zwykłą sól, nie żadną jodowaną ani jakąś inną, i wstawiamy do lodówki, żeby uspokoić trochę proces, i one sobie powolutku będą dochodzić. Zresztą jak ktoś odważy się to zrobić, to będziecie o tym doskonale wiedzieć. Metodą prób i błędów, wiadomo, że nikt nie jest perfekcyjny, coś może się nie udać. Jeden czy dwa będą skapciałe, gdzieś te na wierzchu, które generalnie służą mi do przytrzymywania całej reszty. Ale kolejne 5 litrów ogóreczków będą doskonałe, będą chrupiące. W środku one się robią puste. Powstaje ta przestrzeń taka podczas kiszenia, gdzie w Polsce niekoniecznie każdy ogórek to ma. Te natomiast, powiedziałbym, że kurczę, 50% będą miało tą pustą przestrzeń. Mimo wszystko będą chrupiące, jak na ogórka kiszonego. No, smak taki, jak powinien być. No i tyle. Tutaj nie ma co więcej gadać. Prosta robota. Pamiętajcie o tych trzech rzeczach, jeżeli ktoś sobie chce to zrobić tutaj. Można to zrobić. I ten słoik wsadzamy. No, wsadzamy. Ja ten słoik ląduje do lodówki i zapominam o nim na jakiś tam czas. Akurat teraz nie potrzebuję. Im dłużej leży, tym lepiej. Mam na bieżąco tutaj kolejny, który sobie będę ewentualnie do jakiegoś obiadu czy kolacji używał. No i tyle. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam panie i panów, subskrybentów i ludzi, którzy udostępniają to wideo. I do następnego, do zobaczenia w kąciku kulinarnym w Emiratach. Także pozdrawiam, cześć.